Zespół Jordan, jesteśmy w piwnicy, w studiu nagrań, w sali prób przed koncertem, który już niedługo. Możecie coś bliżej o tym koncercie powiedzieć? 3 lutego o godzinie 20 w restauracji Ogródek na ulicy Lubichowskiej mamy swój pierwszy taki koncert promocyjny z okazji wydania płyty pod tytułem Legenda Dejny. To jest utwór, który zrobił wiele dobrego dla Kociewia i teraz kto chce, może sobie nabyć tą naszą płytkę z tej okazji właśnie na koncercie dokładnie. Będzie to promocja tej płyty, promocja zespołu, a także promocja zespołu Banderola, bo muszę tutaj dodać, że również na tym koncercie zagra zespół ze Skarszew właśnie o nazwie Banderola. Zapraszamy na koncert. 3 lutego, godzina 20, restaurant La Ogródek. Przy okazji płyty, na płycie jeden utwór, single można powiedzieć. Maxi single w 4 wersjach, czyli jest wersja tak zwana radio edit, czyli ta króciutka dwuzwrotkowa, którą pewnie każdy zna, wersja instrumentalna, długa wersja trzyzwrotkowa, którą niewielu zna jak dotąd, no i wersja robiona w Londynie, czyli Stadium Mix przez naszego kolegę Bobiego. No i tyle. Czy ten słynny klip również na płycie do obejrzenia? Klip jest na płycie promocyjnej, natomiast na płycie do sprzedaży klipu nie będzie, będą tylko kawałki audio, tak to jest zrobione. A na YouTubie będzie można? Na YouTubie można oglądać w każdej chwili, nie zablokuje. Ten klip, ja myślę, że w ogóle to wydarzenie związane z nagraniem tego utworu dużo zrobiło w mieście, namieszało i poza miastem, dużo się o tym mówiło. Jak wy się do tego wszystkiego odnosicie? No była to promocja miasta, pierwsza takowa w naszym mieście. No wiadomo, pierwsi mają i dobrze, i najgorzej. Dokładnie. Po prostu uważam tak, rozmawialiśmy w swoim gronie, przecieramy szlaki dla promocji miasta. Była to taka niestandardowa na pewno promocja, nie poprzez plakaty, nie poprzez ulotki, ale poprzez konkretnie żywy teledysk. I ja się cieszę, że w tym teledysku zaangażowane były osoby z Kociewia. Kulturysta, czy liderki, lokalny zespół Jordan, a także masa osób z Kociewia, z Urzędu Miasta. Cieszę się, że byli w to zaangażowani, że nie była to produkcja stworzona przez ludzi nie wiadomo skąd, specjalistów i macherów od mediów, tylko po prostu nasza taka lokalna i świetna, uważam, i fajna produkcja. Czy to pomogło też zespołowi w karierze? Ja wiem, czy w karierze. Nie, no ja myślę, że tak powiem, wejście w TVN-ie, czy to, że jesteśmy grani w radiu, bo utwór lata po stacjach radiowych i mam nadzieję, że będzie jeszcze troszkę tam gościł, no to jest na pewno, przyczyniło się to, bo nie sądzę, żeby któryś z zespołów, że tak powiem, z naszej, powiedzmy, półki mógł się poszczycić tym, że w ciągu tygodnia 200 tysięcy odsłon w internecie. No i tu się jeszcze, że tak powiem, podłączę do tego tematu, który przed chwilą był poruszony. Myślę, że nie każde miasto o wielkości 50 tysięcy mieszkańców, czy 60, może poszczycić się tym, że w tydzień obejrzy to 200 tysięcy osób, czyli że tak powiem 4 razy więcej. Więc myślę, że to jest jak najbardziej pozytywny. W każdym bądź razie no więcej dystansu, bo tam były opinie różne. Opinie krytyczne to my rozumiemy, bo to się może podobać lub nie podobać. No, natomiast wylewanie gnojówki chyba nie, no w swoje gniazdo się, no nie kala się swojego gniazda. Jeśli ktoś coś robi, ktoś to robi bezinteresownie, próbuje, nie wiem, wypromować w jakiś sposób to miasto i robi to z radością, bez żadnej zapłaty tak naprawdę, no to ja nie rozumiem wylewania gnojówki i tyle. Co mówili wam ludzie z zewnątrz, z którymi się spotykaliście, którzy też tam w jakiś sposób komentowali, ja nie wiem, czy to dobre słowo, całe to zamieszanie? No ja mogę powiedzieć, że spotkałem się z samymi pozytywnymi opiniami, że jest okej, że jest fajnie, no nie wiem, nikomu nie przeszkadzało takie popularne opinie, które leciały na YouTube. Także po prostu całkiem w ogóle inny odbiór, jeśli chodzi o naszych znajomych, młodszych, starszych. Ogólnie powiem, że podobało się. Jedna ważna rzecz, jak mieliśmy to w wiadomościach, tak, w TVN-ie, to pan Mazur był bardzo zaskoczony, bo twierdził, że 95% populacji w tym kraju myśli, że Kazimierz Dejna jest z Warszawy, a nie z jakiegoś Starogardu Gdańskiego. I chyba o to chodziło, żeby przykleić Dejnę do Starogardu i Starogard do Dejny. Tak mi się wydaje.
Czy to wszystko będzie miało wpływ na nowy materiał zespołu Jordan, na nagranie takiego materiału w formie nowej płyty? Trudno powiedzieć. W każdym razie temat Dejny jest ciągnięty przez nas na koncertach od kopy lat. Tyle, że myśmy go jakby zrealizowali materialnie w tej chwili. Z Pawłem, tak, z Pablo Pawo rozmawialiśmy na ten temat. Jeszcze nie było mowy w ogóle o promocji miasta na temat kawałka, o Dejnie, że jest ze Starogardu. Paweł jest wielkim w ogóle fanem Dejny. To rozmawialiśmy w 2005 czy 2006 roku w Ostródzie, także to jest ileś lat wstecz. I gdzieś ten pomysł, dzięki pomysłowi Wydziału Promocji Urzędu Miasta, jakby dojrzał i został zrealizowany. Zresztą też trzeba powiedzieć, że Paweł to zrobił zupełnie bezinteresownie, a żyje z muzyki. Także chwała mu za to i podziękowanie po raz kolejny. A nowa płyta, nowy materiał zespołu Jordan? No póki co to skupiamy się właśnie na płycie, na promocji płyty Legenda Dejny, bo o to ludzie pytali, gdzie można dostać ten utwór, a także wpisy na YouTube, a także nasze rozmowy ze znajomymi, z ludźmi z internetu, dlaczego kawałek jest taki krótki. Myśmy mówili, że no mamy wersję, to jest taka, jest long version i tą właśnie długą wersję tutaj możemy zaprezentować i kto będzie chciał, może sobie zakupić. Już na koncercie trzeciego będzie płyta już dostępna w sprzedaży. Ja też chciałem jeszcze dodać, że miasta różnie się promują, na przykład no taki Toruń ma Pierniki i miał Kopernika, a my mamy Dejnę Kazika, o czym takie małe miasta, to trzeba to powiedzieć, że po prostu to trzeba no, dawać na podium i tyle, uszanować, cieszyć się, że ktoś to wymyślił, że jest jak, no. To nie chodzi o to, że my czekamy teraz na nie wiadomo jakie pochwały, czy bicie czołem. Chodzi o uszanowanie czyjejś pracy. Ona może się podobać lub nie, każdy ma prawo do własnego zdania, tylko mam prośbę o niewylewanie gnojówki, bo najpierw trzeba coś zrobić też od siebie i cokolwiek. A wiem, że wielu ludzi coś tam robi, ale nie zawsze jest to bezinteresowne, tak? I wtedy, cóż tu więcej komentować. Nie przejmujmy się tym wszystkim, bawmy się muzyką, gracie gorące rytmy, mamy zimę, mróz jest. Jak sobie radzicie w tym czasie, o tej porze roku? No to jest bardzo proste. Teraz jest dostępna odzież, akurat są wyprzedaże, także ciuchy zimowe są fajnie poprzeceniane, naprawdę za 150 czy tam za 200 zł można się tak obłowić w lokalnych marketach, a także w nielokalnych marketach, także radzimy sobie z zimą. No poprzez, na pewno przez, nie jesteśmy gruboskórni, ale odzież grubą nosimy. A co prawda tego nie widać teraz, bo jesteśmy w studiu, gdzie jest ciepło, ale jak wyjdziemy na zewnątrz, możemy zaprezentować swoje ciuchy. To jest akurat mój sposób, może tu koledzy jak sobie radzą. Jak to zimą, nie? Grube ciuchy, na cebulkę. Kalesonów. Trochę ruchu. Kalesonów nie noszę, jestem młody, jestem. No właśnie. A poza tym, co to za zimę? No pierwszy dzień zimy tak naprawdę, a już 2 miesiące zimy, a w zeszłym roku to wydawało mi się, że dużo samochodów, że ta zima to dosłownie pół roku w grudniu mnie już umęczyła. A teraz co to za zima? A jeszcze słońce wysoko, teraz już będzie, także niedługo wiosna. Nawet może 3 lutego w ogródku na pewno będzie gorąco, także lody puszczą, to nie ma zimy. No i tak nawet można zażartować po kociewsku. Jo, teraz przyszli, pierwszy dzień mrozu i pytają, nie? Co teraz robimy z to zimą? No jo, co my wam mamy powiedzieć? Łódzkiego roku to była zima, a nie lato. Drzewiej to bywała zima. Słuchajcie, lody jak lody, ale najważniejsze, żeby te patyki były dobre. Jakżem przemycali gorzałka do Szwecji przez zamarznięty Bałtyk. To była zima. Teraz? Latoś to nie zima. Dzięki bardzo, zespół Jordan. Dziękuję. Zapraszamy. Dzięki, bądźcie z nami wszędzie i wspierajcie nas. Pozdrowienia od zespołu Jordan. Teraz mamy tylko jeden cel. Oglądać portal 24starogard.pl.